Witam Was ponownie na cotygodniowym live Alfabet OP, Alfabet Odporności Psychicznej i dzisiaj rozmawiamy o literce C. Super było wczoraj zgadywanki, naprawdę mam ochotę dać nagrodę specjalną jednej z Was, która powiedziała, że będziemy rozmawiały o słowie na C pod tytułem czekolada. Bardzo mocno związane z odpornością psychiczną, naprawdę. Aczkolwiek powiem Wam, że osoby odporne psychiczne na pewno nie sięgają po czekoladę po to, żeby im na przykład pomogła radzić sobie z emocjami, ale ewentualnie sobie sięgają po nią, żeby celebrować. To też byłoby słówko na C związane z odpornością psychiczną, bo osoby odporne psychiczne potrafią celebrować. Słuchajcie, rzeczywiście jest dużo słów na C związanych z odpornością psychiczną i wiele z nich się pojawiało wczoraj w Waszej zgadywance, bo ich charakter rzeczywiście jest jakiś taki charakterystyczny dla osób odpornych psychicznie i cele, bo to jest przecież cały filar, jeden z czterech odporności psychicznej związany z celami i cierpliwość, także no i ogarnianie chaosu, to było też bardzo kreatywne. Także rzeczywiście widać, że już zaczynacie czuć tą koncepcję i zaczynacie czuć, jakie wartości, idee, założenia leżą u jej podstaw i jakiego rodzaju elementy warto zaprosić do swojego życia i utrwalać i wprowadzać nawyki z nimi związane, żeby być osobą odporną psychicznie. Niemniej udało się Wam zgadnąć i dzisiaj będziemy rozmawiały konkretnie o ciekawości. Bo nie pominę tych pozostałych słów, po prostu one będą mocno rozwijane przy innych słowach, albo jeżeli chodzi o cele, to ja myślę, że w ogóle zrobimy jakiś intensywny warsztat w ramach na przykład może naszych comiesięcznych spotkań webinarowych, tych bezpłatnych oczywiście, żeby to tak troszeczkę bardziej, może właśnie też z dużą ilością ćwiczeń dla Was, tak jak zawsze przygotowujemy te warsztaty, żeby w ten sposób Wam to przedstawić, żeby to było bardziej kompletne. No a czemu ciekawość? Słuchajcie, dlatego, że osoby odporne psychicznie mają bardzo mocno rozwiniętą postawę ciekawości. I nawet chciałabym, mam tu na końcu języka, że nawet nie tyle rozwiniętą, bo to tak trochę brzmi, jakby sobie ją rozwinęły od zera, co można wręcz powiedzieć, że odzyskaną w pewnym sensie, bo my się rodzimy jako istoty ciekawe świata. Na pewno to przyznacie, to widać przecież po dzieciach, że one nie mają z tyłu głowy, że nie warto się czymś interesować, że jak najszybciej muszę przyjąć jakieś założenie i już zawsze się go trzymać i w ogóle nie kwestionować status quo, nie interesować się czemu coś działa, ważne, że działa, zupełnie nie. Ewolucyjnie, adaptacyjnie, z natury jesteśmy istotami ciekawymi. I zauważcie, ta ciekawość znika. Napiszcie mi, kiedy macie poczucie, że u Was ewentualnie zniknęła. To jak z tą ciekawością u Was jest? To tak na początek się zapytam. Czy czujecie się ciekawe świata? Właśnie zauważcie, już mamy tutaj opis w dzisiejszym live, że będziemy mówić o ciekawości świata, ludzi, siebie, swoich emocji, swoich myśli. Jak jest u Was z ciekawością? Ewentualnie jak jest u Was z ciekawością w tych poszczególnych obszarach? I czy ewentualnie na przykład kojarzycie, kiedy przestałyście być może ciekawe różnych rzeczy? Rutyna zabija ciekawość. Bardzo ciekawy komentarz, Aniu, dziękuję. Czyli być może w momencie, kiedy się w życie nasze rutyna wciska, przestajemy być ciekawi, że rzeczywiście, no rzeczywiście, może tak być, bo i w szkole codziennie zaczynamy wstawać o tej samej godzinie, chodzić do szkoły, wiemy, co nas czeka i być może też nas to męczy, bo po prostu dokonuje się wysiłek też intelektualny, często też emocjonalny, więc może już rzeczywiście zaczynać brakować przestrzeni na taką ciekawość. Marta, im bardziej otwieram się na ludzi i świat, to jestem bardziej szczęśliwa. Mhm. Mówisz tu o otwarciu właśnie z takim zaciekawieniem. Ewa pisze, że ja to jestem ciekawa cały czas. Służy Ci to? Bo to jest bardzo, bardzo fajne, żebyście się też między sobą podzieliły właśnie, jak Wam z tym, że jesteście ciekawe, a jak Wam na przykład z tym, że nie jesteście ciekawe. Słuchajcie, na czym polega ta ciekawość świata u osób odpornych psychicznie? Mianowicie na tym,
że w ramach rozwijania odporności psychicznej przeżywamy swego rodzaju taki powtórny albo bardzo często u kobiet w ogóle pierwszy raz w życiu bunt. Bunt w takim zdrowym wydaniu, który polega na tym, że świadomie zaczynamy na nowo przyglądać się światu i dla zasady kwestionować status quo. Niekoniecznie na zasadzie, że zrobię wszystko na opak. Często na początku to w ogóle nie jest jeszcze związane z robieniem czegokolwiek, bo wiadomo, jesteśmy osobami dorosłymi, nie chcemy po prostu rzucać wszystkiego i wyjeżdżać w Bieszczady albo w Himalaje. Jesteśmy osobami odpowiedzialnymi z różnymi zobowiązaniami. Niemniej w ramach takiej pracy nad rozwijaniem odporności psychicznej chcemy na nowo przyjrzeć się temu, jak właściwie funkcjonuje świat i czy to, co nam o świecie powiedziano, gdy byliśmy małymi dziećmi, albo to, jaki sobie obrazek świata namalowałyśmy w naszych głowach, obserwując na przykład opiekunów, wychowawców, czyli takie osoby, autorytety, przynajmniej na jakiś etap naszego życia autorytety, czy to ma się jakoś do prawdy? Czy to odzwierciedla rzeczywistość? Ewa jeszcze się zastanowi, dobrze. Kamila prawie w ogóle nie ma ciekawości świata. No to może, to ciekawe. Może tutaj troszeczkę cię zachęcimy do takiego spojrzenia z ciekawością. W związku z czym ta ciekawość świata u osób odpornych psychicznie polega na tym, że nie przyjmują tak łatwo różnych interpretacji, przekonań płynących ze świata albo uruchamiających w nich się automatycznie, bo nie lubią działać na autopilocie. Wiedzą bowiem, że bardzo często autopilot jest wykształtowany, jest ukształtowany w nas w tak zamieszkłej przeszłości, kiedy nie miałyśmy, bo tu mówimy przecież do nas, do kobiet, nie miałyśmy ukształtowanej takiej samoświadomości, ani w ogóle takich zasobów poznawczych, by móc prawidłowo interpretować rzeczywistość, by móc odnosić ją w ogóle do siebie, znając siebie, bo po prostu jako dzieci my nie znamy siebie. W związku z czym, jeżeli jedziemy teraz na autopilocie, a nie dokonałyśmy jeszcze ani razu w naszym życiu takiej rewolucji pod tytułem kim ja jestem i właściwie w jakim świecie, wśród jakich ludzi ja żyję, to autopilot zazwyczaj nam nie służy, zwłaszcza jeżeli nie miałyśmy sprzyjającego środowiska w dzieciństwie, sprzyjającej przeszłości, albo po prostu wychodzimy z domu, gdzie nie było na przykład osób odpornych psychicznie. To wręcz na pewno jedziemy na autopilocie wrażliwości, takiej niedojrzałej, a nie odporności. Co innego, jeżeli wychodzimy z domu, gdzie generalnie była taka, że tak powiem, super praca nad emocjami, duża samoświadomość, wsparcie, ciepło, bezpieczeństwo i domownicy byli odporni psychicznie i później w szkole też trafiliśmy w takie środowisko osób odpornych psychicznie, no to tu jest szansa, że jedziemy na autopilocie osób odpornych psychicznie. Ale szczerze, w Polsce z naszą historią, w naszym obecnym pokoleniu jest jeszcze sporo do zrobienia. Ewa jeszcze odpisała, Aniu, coś w tym jest. Joanna, ciekawość jest motorem mojego rozwoju i sprawia, że nie poddaję się mimo wielu trudności. Daje mi pewną elastyczność i zdolność do zachwytu, radości, podziwu. No widzicie? To nie ja was muszę przekonywać, jak fajne rzeczy może dać ciekawość. Możecie same sobie właśnie dać takie informacje zwrotne. I mam nadzieję, że będzie ich więcej, bo to jest też właśnie fantastyczne, że w tej grupie jest mnóstwo kobiet, które mają albo większość rzeczy rozwiniętą, albo część właśnie na przykład z obszaru ciekawość, ktoś inny może miał z obszaru bezpieczeństwo i możecie się nawzajem tym dzielić i dawać sobie wskazówki i to jest ogromna wartość tej grupy. Tak więc ta ciekawość świata polega na tym, by w pewnym sensie na nowo, nie przyjmując żadnych założeń, przyjrzeć się właściwie w jakim świecie ja żyję. I czy te wszystkie prawdy, które ja właściwie nie wiem skąd je mam na temat świata, czy one są prawdą i czy one mi służą? Bo zauważcie, że
Ile ludzi, tyle światów. My mamy coś takiego w naszej głowie jak model w ogóle mentalny świata. Każdy z nas widzi świat inaczej ze względu na właśnie swoje doświadczenia wyniesione z dzieciństwa, przekonania, swój temperament, swoją osobowość. No i to często właśnie rodzi konflikt. Na pewno tego doświadczyłyście, że możemy o tej samej rzeczy rozmawiać zupełnie inaczej, inaczej ją widzieć, inaczej ją interpretować. Może to rodzić jakąś frustrację pod tytułem nigdy nie dojdziemy do prawdy najprawdziwszej o świecie, ale zauważcie, może też rodzić nadzieję. Nadzieję na to, że właściwie ja mogę wybrać sposób, w jaki chcę widzieć świat i mogę wybrać sposób, który będzie dawał mi odwagę do bycia w tym świecie, do realizowania się w tym świecie. Być może ja mogę wybierać obszary świata, w których będzie mi lepiej, gdzie będę mogła być bardziej ze sobą. Być może ja mogę wybierać ludzi, z którymi będę. To już tu przechodzimy pomału do tej ciekawości też ludzi, bo mogę odkryć, zaciekawiając się ludźmi, jak bardzo ludzie są różni. To jest znów kolejny paradoks psychologii, bo już wiele razy wam mówiłam, że kocham psychologię za to, że to jest nauka paradoksów, co jest bardzo ciekawe. Możemy, zaciekawiając się ludźmi i tym, jak oni funkcjonują, zauważyć, że owszem, z jednej strony ludzie są bardzo podobni i mają bardzo podobne mechanizmy, ale z drugiej strony każdy człowiek jest inny. I my możemy zawsze szukać aktywnie ludzi, którzy w tej swojej inności i wyjątkowości będą bardziej nam odpowiadali. Oczywiście dalej wiedząc, że w wielu obszarach, w wielu tematach no ludzie są tacy sami i nie ma na przykład co trwonić energii na próbę zmieniania kogoś, na oczekiwanie od ludzi różnych rzeczy, co jest na przykład ponad ludzkie możliwości, na oczekiwanie od siebie i od innych perfekcjonizmu, bycia idealnym. Więc temu też służy ta ciekawość już tutaj bardziej ludzi, że my też nie przyjmujemy odgórnych założeń. To jest na przykład duży problem ze sfery właśnie wspierania psychologicznego drugiego człowieka, że gdzieś się pojawiła ta pokusa i ona ma swoje uzasadnienie na przykład w aspekcie już leczenia, zwłaszcza farmakologicznego, żeby ludzi wrzucać w szufladki, żeby przyklejać im etykietki, żeby stawiać diagnozy. Ale prawda jest taka, słuchajcie, że im więcej lat pracuję z ludźmi, mając praktyki też już w szpitalach psychiatrycznych, gdzie pracowałam już z naprawdę zaburzonymi osobami, choć na co dzień wybrałam pracę z osobami zdrowymi, bez spektrum takiego cięższego zaburzenia, tylko z jakimiś po prostu problemami takimi funkcjonowania w tu i teraz, to powiem wam, że diagnoza jest zawsze tylko jakimś elementem, który wspiera w doborze narzędzi, ale to jest, granice są zawsze tak płynne, że bardzo często bardziej krzywdzi niż pomaga patrzenie na kogoś przez pryzmat właśnie diagnozy, zaburzenia, etykietki, nie mówiąc o tym, że zaburzenia się tak przeplatają, że naprawdę ciężko, że to byłoby strasznie pomocne, gdyby się dało komuś przykleić, że ma dokładnie jedno zaburzenie. A drugą rzeczą jest to, że generalnie często jak rozmawiam ze znajomymi praktykami, to naprawdę wychodzimy z założenia, że wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu zaburzeni i nie można sobie mówić, o ja to jestem zdrowy, a tu są zaburzeni, bo wszyscy miewamy problemy, wszyscy miewamy okresy lepsze i gorsze, tak jak też wam o tym mówiłam, odporność psychiczna też jest czymś plastycznym i też jest czymś, co może w naszym życiu mieć się lepiej, a czasem może mieć się gorzej, jeżeli na przykład przez długi czas jesteśmy w jakimś takim stresogennym otoczeniu albo z różnymi problemami w naszym życiu. W związku z czym ta ciekawość polega na tym, że zdobywamy z ciekawością właśnie cały czas informacje o świecie, o tym, jakie są pewne prawidła funkcjonowania świata, tego właśnie, że ludzie przychodzą na świat i odchodzą i że właściwie od pokoleń, od wieków pewna historia lubi się powtarzać, w różnych plemionach, społeczeństwach widać pewne mechanizmy, więc
z jednej strony dążymy do pewnych prawd, które mogłyby dać nam jakieś poczucie stałości, ale nie ustajemy w takiej ciekawości odnośnie tego, jakie są wyjątki, albo od takiego przede wszystkim zaciekawienia, a gdzie ja jestem w tym wszystkim. I że to jest fascynujące, że na przykład trafiłam na taki czas historii, do takiego kraju, w którym dzieje się taka, a taka w tym momencie na przykład właśnie historia, sytuacja, jak ja w tym wszystkim mogę funkcjonować. Zauważcie to, osoby odporne psychicznie nastraja na inne podejście do wyzwań. Pamiętacie model odporności psychicznej? Myślę, że ten post to będę raz na miesiąc rzucała, żeby nie trzeba było scrollować całej grupy. Jeden z filarów to jest filar podejmowania wyzwań. Inaczej podejmujemy wyzwania, jeżeli dociera do nas, że świat się zmienia i jesteśmy ciekawi tych zmian i nie zamykamy się na nie na zasadzie, nie, wszystko ma być stałe, ja chcę mieć poczucie, że nic się nie zmienia, że ja już rozgryzłam tą łamigłówkę i że teraz wiem absolutnie, jak będzie, bo wtedy zawsze przeżyjemy stres, frustrację, zniechęcenie, jeżeli coś się zmieni, jeżeli coś nas doświadczy. A z podejściem takiego zaciekawienia, to my po prostu patrzymy, tak? O kurczę, coś się wydarzyło. Czasem tragedia, czasem coś naprawdę fascynującego i jesteśmy ciekawi, co za tym pójdzie, co się będzie działo. To kieruje naszą uwagę na to, ale z pewną otwartością i to bardziej pomaga nam podjąć wyzwanie, jeżeli czujemy, że no, coś się dzieje, tak? I nie chcemy od tego uciekać, nie chcemy się na to zamykać. Też rozwijamy w sobie akceptację, o której rozmawiałyśmy przy literce A. Wiemy, że pewne rzeczy no, nie mamy na nie wpływu. No to ciekawimy się, co teraz. I też ciekawi nas, co jest poza naszą kontrolą, a co możemy tu zrobić. Jesteśmy tym zaciekawieni, co robią inni, tak? Co robią osoby, które są naszymi autorytetami, ale już w tym momencie takimi dojrzałymi, wybranymi, nienarzuconymi. Ciekawi nas właśnie, jak można optymalnie coś rozwiązać. Czujecie tutaj różnicę taką w ogóle w motywacji i emocjonalną, jeżeli w ten sposób podejdziemy do rzeczy, które się dzieją w świecie, to też widzicie wpływa na obszar wyzwań, na filar wyzwań, ale też na filar kontroli, że z zaciekawieniem troszkę łatwiej jest nam otworzyć się na to, że nie na wszystko mamy wpływ. Jeżeli nie jesteśmy ciekawi, tylko zakładamy, że ma być tak, a nie inaczej, nie interesuje nas, że ktoś inaczej myśli, że coś się inaczej zadziało, wręcz wywołuje to w nas złość, to usztywnia nas znowu w filarze tej kontroli, tak, że nagle zaczynamy się czuć bezradni, zaczynamy myśleć, że albo, że ja muszę mieć nad wszystkim kontrolę, albo, że to jest beznadziejne, ja nad niczym nie mam kontroli, jestem ofiarą i właściwie to, co mnie tu ma interesować, tak, co skoro nie poszło po mojej myśli. O, tu jeszcze Marta nawiązała, że radość, zachwyt, wdzięczność, tak? To są właśnie takie rzeczy często gdzieś tam tańczące naokoło ciekawości. Monika się wypowiedziała, że dużo podróżuje, a do tych wyjazdów pcha mnie ciekawość tego, jak żyją inni. Zawsze, gdy wracam jeszcze bardziej, doceniam, co wypracowałam i jaka jestem. Pięknie napisane, dziękujemy. Ojej, bardzo fajne. Wiesz, nawet mi się teraz skojarzyło, jak duża jest różnica, jeżeli właśnie na przykład gdzieś jedziemy z postawą ciekawości, a gdy jedziemy z postawą właśnie taką zamkniętą. Bo na przykład wyobraźcie sobie, że jesteście panienkami z miasta, też z jakimiś tam przekonaniami wyniesionymi z domu, że na przykład wieś to jest zaściankowość, że tam są ograniczeni ludzie, nieoczytani, no i że właściwie wiocha to wiocha. No, wiem, że ostro jadę, ale to nie są moje przekonania, tylko tak mówię, że sobie takie załóżmy wyobrażenie, że z czymś takim jedziemy. No, a jedziemy dlatego, że no, gdzieś ktoś w rodzinie ma kogoś, kto się hajta na wsi, no i jedziemy na wesele. No i zauważcie, jeżeli nie będziemy zaciekawieni, wow, jak to jest jechać na, jak to jest w ogóle być na weselu na wsi, wśród ludzi ze wsi, tylko jedziemy w ogóle z takim nastawieniem, że my już wiemy, jak to jest. Wiemy, jacy to są ludzie,
wiemy, jaki to jest świat i że rany boskie, no pojedziemy, bo trzeba, to zauważcie, jak różnie możemy to przeżyć. W postawie sztywnej i zamkniętej właściwie będzie, to wpływa wszystko na naszą uwagę, nasze założenia, nasze przekonania, a nasza uwaga poznawcza jest bardzo ograniczona. Psychologia poznawcza mówi bezlitośnie, że w danym momencie możemy się skupić na 5, maksymalnie, jeżeli mamy jakąś super szeroką uwagę, 7 elementach. Strasznie mało, czyli na przykład w tym momencie możemy słuchać jednej pani, zauważyć, nie wiem, co mamy na talerzu, pamiętać o tym, co mieliśmy zapytać, gdy ta pani skończy, to już są 3 elementy. To jest strasznie mało, pięć to jest po prostu wypełnione tak, o, że właśnie bardzo często, zauważcie, już nie usłyszymy, że samochód przyjechał w tyle, bo to już jest o rzecz za dużo. I ta nasza uwaga, przez to, że jest ograniczona, musi w pewnym sensie wiedzieć, na czym ma się skupiać. Więc właśnie nasze nastawienie, postawa i przekonania bardzo często są informacją dla naszej uwagi, na czym ma się skupiać. Więc jeżeli jedziemy z taką sztywną postawą, że ja wiem, do kogo jadę, wiem, co to za ludzie, to jest moim zdaniem beznadziejne, nijak się nie ma do mnie, tam nie znajdę nikogo, z kim porozmawiam, nasza uwaga będzie wyszukiwała argumentów zgodnych z tym, które nas utwierdzą w przekonaniu, bo też mamy jako ludzie potrzebę bycia racjonalnymi istotami, co też udowadniane jest w badaniach, że osoby, które zawarły związek małżeński, statystycznie częściej w nim wytrwają niż osoby w związkach bez papieru, dlatego że jak już ktoś się powziął, podpisał papier i zdeklarował w pewnym sensie przed jakimś elementem świata, że wybiera kogoś tak na całe życie, to on później ma znacznie większe parcie wewnętrzne na uzasadnianie sobie swojego wyboru, bo ma potrzebę właśnie wypaść jako osoba konsekwentna i racjonalna przed sobą i przed innymi. Więc w chwilach kryzysu, konfliktu, prędzej ta osoba będzie sobie szukała argumentów typu okej, no ale nawet jak mnie tak strasznie wkurza teraz ten partner, no to niemożliwe, że wyszłabym za takiego gbura, albo że no nie mógł być takim złym człowiekiem, przecież ja nie wybrałabym na całe życie kogoś, kto jest tak beznadziejny, i to nam pomaga przetrwać kryzysy, to nam pomaga zadbać o pewne rzeczy, odpuścić i często dzięki temu przetrwamy. Ma to oczywiście też swoją czarną stronę, bo też często to nas wpędza w to, że kiedy ta osoba naprawdę się okazuje na przykład patologiczną osobą, alkoholikiem albo w ogóle kimś uzależnionym albo kimś stosującym przemoc, my niestety też znacznie dłużej to dźwigamy, niż gdybyśmy nie byli w związku z sformalizowanym. O. To taka dygresja, ale to wszystko pokazuje, jak działa człowiek. I to też a propos tego, że tak strasznie warto być ciekawym tego, jak działa człowiek, bo dzięki temu wiemy, jak działa człowiek, jak działamy my, i też łatwiej nam pewne rzeczy zrozumieć i sobie z nimi poradzić. I wytłumaczyć sobie i podjąć lepsze decyzje i coś zmienić. Więc myślę, że dygresja akurat może być ta tutaj przydatna. I tak dalej jesteśmy w tym przykładzie z weselem, gdzie jedziemy właśnie tacy usztywnieni, zupełnie nieciekawi i gwarantujemy sobie w tym momencie, że się nie będziemy dobrze bawić. Uwierzcie mi. Nie będziemy ciekawi, kim jest ciocia Irenka, kim jest wujek Zbyszek, czym się w ogóle zajmują, jaki mają pogląd na życie, nie zagadamy albo nie rozwiniemy się we własnych wypowiedziach, bo też założymy, a co ich obchodzi, kim ja jestem, a z grzeczności pytają, albo właściwie nie mam ochoty się tym dzielić. I słuchajcie, ja to tak przekoloryzowuję, ale bardzo często my się zachowujemy tak, nawet nie mając aż tak, wiecie, nastawienia jak tu przekoloryzowanego. My się bardzo często po prostu blokujemy i sobie nie zdajemy z tego sprawy, że w pewnym sensie tworzymy barierę, która jest wyczuwalna. Więc oczywiście my nie musimy być aż tak źle nastawieni, ale może być tak, że po prostu będziemy z dystansem, że wejdziemy po prostu w rolę obserwatora, że nie skusimy się właśnie, że ciekawość na przykład nie sprawi, że zaangażujemy się w jakieś zabawy, w których nigdy nie uczestniczyliśmy, bo ich nie widzieliśmy na weselach miejskich. Nie spróbujemy jakiejś potrawy, która jest lokalna, bo założymy, że gdzie w upał podawać tatara, przecież to się na pewno zepsuje i mnie zatruje. No już tak wymyślam na bieżąco, ale myślę, że możecie sobie to wszystko zobrazować.
Tymczasem mówię, że to mi się przypomina, bo ja troszeczkę miałam taką sytuację, aczkolwiek to już było w okresie, kiedy ja pojechałam już z dużą ciekawością na coś takiego. Generalnie po prostu już mając w sobie rozwijaną postawę ciekawą i ewidentnie odczułam, że jeszcze parę lat wcześniej nigdy w życiu nie skorzystałabym tak z takiego wyjazdu jak teraz, jadąc z rozwiniętą postawą ciekawości, ponieważ teraz miałam coś takiego, że pojechałam na wesele, gdzie już dzień wcześniej pojechałam, ze względu na to, że no tam kwestie transportu, dojazdu, żeby komuś nie robić problemów i miałam okazję przenocować w ogóle w domu panny młodej. I nie chciałam tak jakby przeszkadzać, ale wszyscy byli tam wiadomo zaaferowani, bo oni sami sobie stroili salę, więc jeszcze tam ostatnie przygotowania, panna młoda jeszcze musiała jechać do kosmetyczki, więc ja się jakoś tak zaangażowałam, że chcę w tym pomóc, więc jeździłam na tą salę i wiązałam te kokardy do krzeseł i nagle poczułam, jak przyjemnie jest w ogóle robić pracę kreatywną, jak pięknie jest dekorować coś, co komuś sprawi, że będzie miał piękną salę i piękny wieczór. Dekorowałam kościół, gdzie, no ja nie chodzę do kościoła, więc, ale uwielbiam kościół jako świątynię, jako miejsce wyciszenia, więc też mi to jakiś niesamowity dało stan taki kontemplacyjny, że sobie pobyłam w tej ciszy i też dekorowałam i też poczułam, jak niesamowicie piękne jest ze strony ludzi akurat z tego miasteczka, że mają takie poczucie, że w kościele nie może być przepychu i o ile sala była bardzo taka, wiecie, strojna, i bezowata, to w kościele było tak skromnie i dyskretnie i oni naprawdę widać było, że czują tą różnicę, że chcą tak jakby uszanować, że w kościele ma być inaczej. Później gdzieś pojechałam do jakiejś ciotki na kawę, bo mnie tam zostawili, bo już to musieli zrobić tamto, no to sobie Gosia odpocznij. Więc byłam ciekawa tej osoby i na nowo tak jakby dotarło do mnie coś, co mnie absolutnie urzeka, że w małych miasteczkach ludzie są prości, ale nigdy prostaccy. Naprawdę. Ja złapałam się na tym, że ja kocham słuchać tych ludzi. Oni tak w taki prosty sposób często mówią o emocjach. Przede wszystkim mówią o emocjach. Mówią, że a Zenek to mnie wkurzył, bo mi tu nawiózł jakiś cegieł, a miało być tak pięknie. Gdzie mi tu przed weselem? I oni sobie to wszystko powiedzą, a potem się przytulą i zaczną śmiać. I ja to chłonęłam. Ja byłam tym zauroczona i miałam wrażenie, że mnie to tak ubogaciło, gdzie, no ja nie jestem tu stricte tym przykładem, bo ja nie jestem panienką z miasta, ja pochodzę z małej miejscowości, ale gdzieś zawsze mnie do miasta ciągnęło, bo w sumie miałam kompleks małomiasteczkowości. Chciałam wam to opowiedzieć, to tak też właśnie w nawiązaniu do tego pięknego komentarza o podróżach, że jeżeli się otworzymy na coś i będziemy ciekawi, to my możemy tak niesamowite rzeczy się dowiedzieć o świecie i o ludziach, ale i o sobie, bo ja po raz kolejny poczułam, jak ja się dobrze czuję właśnie w takiej prostocie, ale tak jak mówię, prostota i prostactwo to są dwie różne rzeczy, w minimalizmie, w przyrodzie, w skromności, że właściwie mnie przytłaczają jakieś takie strasznie nowoczesne wnętrza, zrobione tak katalogowo. Ja naprawdę lubię czuć ciepło, lubię czuć taką swojskość, ale tak dobrze pojętą. I nigdy bym tak jakby tego do siebie nie przyjęła, moja uwaga by tego nie wyłapała, gdybym nie miała postawy ciekawości. Więc naprawdę chciałam was zachęcić do eksperymentu, to jest moje główne zadanie dla was w związku z tym live, by zacząć przynajmniej do następnego live z zaciekawieniem obserwować różnych ludzi, których spotkacie przez najbliższy tydzień, bo spotkacie różnych ludzi w sklepie, w pracy, może też w pracy przyjrzeć się ludziom, których unikacie, może się otworzyć na osoby, które gdzieś tam zerkają albo zagadują, może przystanąć chwilę i porozmawiać, a może chwilę odsunąć się od osób, z którymi notorycznie przebywacie, bo to jest nawykowe. Także tak, obserwować przechodniów, obserwować w ogóle, w jakim jesteście otoczeniu, na jakim osiedlu mieszkacie, jakiego rodzaju to są ludzie, ale znów, nie żeby przyklejać etykietki, tylko żeby tak naprawdę się zaciekawić, kim są ludzie naokoło was, czy wy w ogóle ich znacie. I też bardzo bym chciała was zachęcić w ramach zainteresowania ludźmi do przyjrzenia się swoim najbliższym, ponieważ bardzo często jest tak,
że my mamy na przykład poczucie, że żyjemy cały czas z tym samym partnerem, mężem, z którym zeszłyśmy się ileś lat temu. A przecież na pewno czujecie po sobie, jak wy się strasznie zmieniłyście przez jakiś etap swojego życia. I pytanie, czy dostrzegłyście też tą zmianę w kimś innym. Więc fajnie by było sobie zrobić taki eksperyment zaciekawienia, z kim ja właściwie żyję pod tym moim dachem? Kim jest ta osoba? Możecie naprawdę niesamowite rzeczy odkryć. Poobserwować, popytać, porozmawiać na nowo o fundamentalnych życiowych tematach, albo złapać się na tym, że nie możecie o tym porozmawiać. Choć kiedyś przecież przegadywaliście ze sobą całą noc i wciąż było wam mało wspólnych rozmów. Różne rzeczy można odkryć. Tu od razu wolę uprzedzić, że czasem mogą być to trudne odkrycia, ale warto się tym zainteresować, bo to zawsze pomaga nam zejść na ziemię. A postawa realistyczna, no to jest fundament odporności psychicznej, że my chcemy dokonywać wyborów w oparciu o to, jaką naprawdę mamy sytuację, a nie co do jakiej się łudzimy. Bo też często bywa tak, że na przykład podejmujemy decyzję zakładając, że wciąż jesteśmy z partnerem, który jest tym cudownym, kochanym sprzed iluś lat, a w ogóle nie dostrzegamy właśnie przez to, że się skupiamy na innych rzeczach i przestajemy być zainteresowani tą drugą osobą, nie zauważamy, że na przykład się zupełnie rozmijamy i no nierzadkie są historie, że my nagle decydujemy się na coś, co w pewnym sensie zakłada, że ta osoba z nami zawsze będzie i zawsze będzie nas wspierała, a na drugi dzień słyszymy, że ta osoba odchodzi. Nikomu tego nie życzę, ale to jest, bo ja tu będę używała takich skrajnych przykładów, ale po to by wam zobrazować, że naprawdę warto się ciągle na bieżąco interesować tym, co się dzieje, co się zmienia. Słuchajcie, muszę uchylić okno, bo jestem u siostry w mieszkaniu na poddaszu i tu jest tak strasznie duszno, a zamknęłam wcześniej, bo ktoś kosił trawę, także zaraz do was wracam. Okej, okay. W sumie dalej koszą, ale może nie będzie to jakoś bardzo przeszkadzało. Dobrze, no to ciekawość świata i ludzi myślę w miarę omówiona. Ja tak mam, jak idę do teściów. Wiem, do którego fragmentu wypowiedzi było to. No to się kochana może spróbuj zainteresować. Co to w ogóle za ludzie, co oni wnoszą swoją osobą, co myślą na różne tematy. Przecież to nijak nie musi się mieć do tego, jakie ty na podstawie tego podejmiesz decyzję, czy ty ich posłuchasz, czy nie. Ale czasem warto się po prostu zainteresować. I czasem, o, to jest też niesamowite, że też robiąc ten eksperyment, możecie doświadczyć i życzę wam, żebyście doświadczyły, jak cudownie robi innym, jeżeli szczerze okażemy nasze zaciekawienie i zainteresowanie. Naprawdę żyjemy w świecie, że ludzie bardzo, wszystko jest szybkie, tak? Szybkie są komentarze, króciutkie informacje, tweety, nie tweety i mamy przez to taki odruch, żeby jak najszybciej po prostu kogoś podsumować, wyrobić sobie na czyjś temat opinię, przykleić komuś etykietkę. Więc strasznie brakuje takiego szczerego zainteresowania. Zresztą no, to jest coś, czym ja na przykład pracuję i dlatego coraz więcej ludzi no, potrzebuje i sięga po pomoc psychologów, terapeutów, bo my dajemy właśnie zaciekawienie i ludziom tego po prostu brakuje. Więc to może naprawdę cudownie zadziałać na waszych partnerów, na wasze dzieci, jeżeli odczują z waszej strony takie szczere zaciekawienie, że wiem, że ostatnio tego było mało, więc może wzbudzać to twoje podejrzenia, ale ja naprawdę chciałabym szczerze się zapytać, co u ciebie w ogóle ostatnio? Jak u ciebie w pracy? Jak u ciebie, nie wiem, w różnych tematach zdrowia? Co robisz w czasie wolnym albo czego ci brakuje? Jak postrzegasz w ogóle co u nas? Może wspólnie coś zmienimy, może wspólnie się zastanowimy nad jakimiś nowymi celami, marzeniami. Spróbujcie koniecznie. Kamila napisała, a tu akurat zawsze jestem optymistką, że zobaczę coś ciekawego, nowego odnośnie jazdy na ślub, że zobaczę nieznane mi obrzędy. No to masz ciekawość, to masz ciekawość. Ty w takim razie masz ciekawość być może właśnie świata, bo tak mówiąc o obrzędach, to troszeczkę bardziej ciekawość świata niż ludzi. Gdybym miała takie myśli negatywne, to bym na ten ślub nie jechała, ale czasem jedziemy, bo po prostu wypada, nie? I to może tak mimochodem, jednak mam ciekawość świata,
bo to normalne na przykład, że jak spotykam kogoś z innego kraju, to rozmawiam z nim o życiu w tym kraju, zwłaszcza jeśli to ktoś spoza Europy, z jakiegoś bardzo egzotycznego kraju, zupełnie nieznanego. Widzisz, no to warto w tym momencie, na przykład, żebyś jej doprecyzowała, do czego poczułaś tęsknotę, że nie masz ciekawości, wypowiadając się, że nie jestem ciekawa, że nie mam ciekawości z tej listy, bo fajnie jest sobie właśnie to doprecyzować, bo może masz właśnie poczucie, że brakuje ci zaciekawienia i pytanie teraz czym albo kim, bo tu też czuję właśnie, że akurat światem jak najbardziej. Ewa napisała, ciekawość życia innych, wiedza, którą nie poznałam w szkole, a teraz jest dostępna w internecie, sprawia, że co jakiś czas ginę na dłuższy czas w wertowaniu internetu. Dla mnie to sprawia przyjemność, a dla bliskich niekoniecznie. No słuchaj, no to jest kwestia priorytetów i wyboru i można zawsze szukać złotego środka, ale generalnie bliscy raczej skorzystają na tym, że ty jesteś szczęśliwa. Wiadomo, jeżeli nie zaniedbujesz jakichś swoich wartości związanych z rodziną w wyniku zaspokojenia tej wartości związanej z ciekawością, to jest wszystko w porządku, ale jeżeli czujesz, że zaniedbujesz, no to po prostu trzeba będzie sobie wyznaczyć pewnie jakiś limit, jakąś granicę, ale fajnie, że masz coś takiego, co ci sprawia przyjemność, to jest super. Marta napisała, dostrzegam zmianę męża, na szczęście najlepszy. No widzisz, no i to jest ważne, prawda, że tylko dzięki zaciekawieniu drugą osobą, ciągłym zaciekawieniu, możemy być na bieżąco z tą osobą i też na bieżąco reagować. To też jest właśnie często problemem, że ktoś nagle jest totalnie zaskoczony, a tak jakby po dłuższej analizie można stwierdzić, że od dłuższego czasu były jakieś tam sygnały. Ania napisała, moja paraliżująca nieśmiałość i pewne przekonania blokują mi całą ciekawość w nowych miejscach i sytuacjach. Monika, nadrób lajk. Aniu, nieśmiałość, no zależy jak to definiujemy, bo nieśmiałość jest rzeczywiście paraliżująca, jeżeli już wychodzimy do kontaktu z kimś, ale można być ciekawym świata z pozycji obserwatora. I myślę, że to byłby dla ciebie dobry krok początkowy, żebyś na razie jeszcze nie forsując tych lęków, w ogóle zaczęła obserwować świat, żeby chociażby dowiedzieć się, co ciekawi cię bardziej, co mniej, co cię bardziej pociąga, co mniej, bo wtedy łatwiej będzie ci w kolejnym kroku popracować nad motywacją do zaangażowania się pomimo nieśmiałości w coś, co do czego naprawdę będziesz czuła, że tu cię ciągnie, bo próbując forsować nieśmiałość zawsze i wszędzie dla samej zasady pracy z nieśmiałością, możesz się narazić na to, że będziesz na przykład próbowała wychodzić ze skorupki w obszarach, które tak naprawdę cię nie pociągają, coś ci się nie powiedzie i cię zniechęci i zniweczy całą twoją pracę, a nie było tego warte. Więc myślę, że absolutnie możesz rozwijać ciekawość na razie pomimo posiadania cechy nieśmiałości i bardzo bym cię zachęcała, żebyś się wypowiadała w kolejnych live, żebym cię kojarzyła, bo zawsze będę mogła coś dopowiedzieć właśnie w aspekcie rozwijania odporności psychicznej, bo to często się stosuje właśnie u osób nieśmiałych. Więc w nawiązaniu do dzisiejszego live, dzisiejszego tematu, dzisiejszej literki, nie widzę tutaj, że tak powiem, sprzeczności w rozwijaniu ciekawości, będąc osobą nieśmiałą, chyba że już czujesz, że jesteś bardzo właśnie na przykład ciekawa nowego miejsca i panicznie boisz się do niego wyjść. Ale to na przykład można tu stosować pomału kroki, żeby na razie wyszedł ktoś z tobą. Na przykład jesteś bardzo ciekawa jakiejś nowej wystawy w muzeum, bo też nie wiem, o jakim stopniu nieśmiałości tu rozmawiamy. Ale powiedzmy, że jesteś bardzo ciekawa jakiejś wystawy w muzeum, a czujesz się bardzo nieśmiała, żeby tam pójść, to na początek możesz poprosić kogoś zaufanego, żeby poszedł z tobą, żebyś czuła, że po prostu idziesz z tą osobą, a nie idziesz w nowe miejsce. Tak, jestem obserwatorem czujnym, widzę wszędzie kadry ludzi i natury, widzę piękno, ale żałuję wielu sytuacji, że mogłam coś powiedzieć, o coś zapytać. To myślę, że warto zacząć tutaj ćwiczyć metodami wyobrażeniowymi te komunikaty, które chciałaś przekazać, wyobrażając sobie kolejne nowe sytuacje, że w nich pytasz o takie rzeczy,
drugim krokiem jest ćwiczenie tego z zaufaną osobą, że tak jakby w momencie, kiedy z nią rozmawiasz i coś cię zaciekawia, to dajesz sobie prawo, żeby spontanicznie o coś dopytać. No i potem pomalutku próbować pytać, najpierw w sytuacjach, w których nie czujesz się zupełnie sparaliżowana, nie są zupełnie nowe, ale już na przykład osoby są takie, że nie rozmawiasz z nimi na co dzień, czyli to jest troszeczkę jak z pracą na asertywnych komunikatach, żeby tak najpierw w głowie się oswoić z emocjami, które się pojawiają, mieć takie poczucie, że już to przerabiałam, potem w najbardziej zaufanym środowisku, potem w takim nowszym, ale statystycznie rodzącym jak najmniejsze ryzyko, że się nie powiedzie, i to się tak rozszerza i rozszerza. Monia też odsłucha później. Słuchajcie, ciekawość siebie to jest coś, co tutaj napomykam, ale będziemy o tym bardzo dużo mówiły, bo generalnie osoby odporne psychicznie są świadome siebie, są świadome swoich celów, swoich pragnień, swoich mocnych stron i słabych stron, skupiają się na rozwijaniu przede wszystkim tych mocnych, bo wiedzą, że jesteśmy współistniejącymi z innymi ludźmi, istotami, więc od naszych słabych stron w pewnym sensie jest współpraca, żeby inne osoby mogły uzupełniać na przykład nasze słabe strony, w związku z czym nie da się być dobrym we wszystkim. I to jest też charakterystyczne dla osób odpornych psychicznie, że one się nie skupiają na perfekcjonizmie, żeby wszystkie swoje wady naprawić i jeszcze rozwijać talenty, bo tak się nie da. One się skupiają na swoich zasobach, a słabe strony, wiadomo, jeżeli to jest zaburzeniowe, utrudnia funkcjonowanie albo źle wpływa na relacje, to pracują nad tym, na przykład terapeutycznie, ale jeżeli to jest na zasadzie, że to nie jest mój talent, to nie próbują na siłę być w tym dobrze, tylko oddelegowują, wchodzą we współpracę takie uzupełniające się i tak dalej. Ale trzeba dobrze poznać siebie, więc też żeby dobrze poznać siebie, zawsze czas zacząć od zainteresowania się sobą, żeby to właśnie nie było takie, o Jezu, muszę się poznać, ale ja tu jestem taka beznadziejna, muszę sobie wypisać te wszystkie cechy, bo to znów naszą uwagę bardzo ogranicza i bardzo ją już ukierunkowuje, zamykając ją w ogóle na bardzo różne obszary, które mogą być dla nas wzbogacające, więc żeby poznać siebie, zawsze trzeba zacząć od takiego właśnie zainteresowania się sobą. I znów wam tu sprzedam ćwiczenie z mojego kursu, za chwilę nikt tego kursu nie kupi, bo we wrześniu jest kolejna edycja. Robię takie ćwiczenie właśnie w tym kursie Zostań menadżerką swojego życia, że wyobrażamy sobie tak jakby siebie jako kobietę odbierającą nagrodę dla takiej najbardziej wyjątkowej osoby w tym aspekcie, że no każdy z nas jest wyjątkowy i odbieramy nagrodę właśnie za tą naszą wyjątkowość. W związku z czym tak jakby widzimy w telewizji nas odbierające tą nagrodę i tak siadamy przed tym telewizorem i jesteśmy strasznie ciekawe, właściwie, co uwarunkowało, tak, wręczenie nam tej nagrody? Na czym polega ta nasza wyjątkowość, że ktoś aż nam dał przy, wiecie, auli mnóstwa ludzi, którzy biją brawo nagrodę? Więc to nam pomaga wzbudzić w sobie takie właśnie zaciekawienie. O co chodzi? Czemu ta Gosia Pawlińska dostała tą nagrodę? Uznajemy absolutnie słuszność, że nie było głupie to jury, więc tu nie kwestionujemy, wyłączamy wewnętrznego krytyka. Absolutnie widzimy, że dostałam tą nagrodę, widzę siebie tam idącą, odbierającą tą nagrodę, widzę, że wszyscy to uznają, ale czym jest to coś? Więc to nam pomaga takie zobaczenie, taka wizualizacja, właśnie obudzenie tej ciekawości i z takim nastawieniem wsłuchujemy się w siebie. Kim ja jestem? Co jest we mnie wyjątkowego? Co w moim życiu tak jakby świadczy o mnie? Co się w moim życiu wydarzało, co było przejawem mnie, prawdziwej? W jakich sytuacjach czułam, że ktoś, gdy coś ewentualnie mówi, to nie jest to coś na zasadzie powinnaś być taka czy inna, albo a, bo ty jesteś taka czy inna, tylko na zasadzie ty to wiadomo było, że tak zrobisz, bo ty taka jesteś, ale w takim sensie, że tak, to dotykało mojego rdzenia. Więc też do tego was zachęcam, żebyście się zainteresowały sobą. A kim jest ta Gosia Pawlińska? Jaki ona ma w ogóle światopogląd? Co ją pociąga? Co ją w ogóle nie interesuje?
czemu właściwie chciałaby robić to czy tamto, czemu jest dla niej ważne, że w kółko robi te live'y i się angażuje w różne takie projekty, czemu się zdecydowała zupełnie przekwalifikować zawodowo, czemu jest jej smutno w różnych momentach, no i tak dalej, czemu dokonywała takich, a nie innych wyborów i czemu tych żałowała, a z tych jest dumna. Także kochane, zróbcie sobie takie ćwiczenie, naprawdę, zaciekawcie się sobą, to was przybliży do siebie, a to wam pomoże właśnie dokonywać lepszych wyborów, bardziej w zgodzie ze sobą i znów to wam pomoże zobaczyć siebie realnie, a więc kolejny fantastyczny fundament do rozwijania odporności psychicznej. Małgosia napisała, ja jestem bardzo ciekawa ludzi, ich historii, zachowania, motywów działania. Natomiast ciekawość na nowe wyzwania została przyćmiona, gdy zaczęłam odczuwać, że codzienność wywołuje we mnie tyle stresu. Zaczęłam czuć opór przed zaangażowaniem się w nowe sytuacje, bo zaczęłam obawiać się, że wywoła to we mnie tyle emocji, stresu, że trudno będzie sobie z nimi poradzić. I gdy przeczytałam książkę o wysoko wrażliwych ludziach, którą Gosia poleciłaś, pozwoliło mi to zrozumieć, w jaki sposób przeżywam rzeczywistość i postanowiłam pomału otwierać się na świat. Cudownie, że sięgnęłaś po tą książkę. Słuchajcie, osoby, które czują, że potrzebują rozwijać odporność psychiczną, przypomnę, to są często osoby wrażliwe i mają tą wrażliwość nierozwiniętą, bo zazwyczaj ją wypierały albo się zabierały za nią, za przeproszeniem, od strony. I książka Elaine Aron, Wysoko wrażliwi, fantastycznie pokazuje na podstawie wyników badań, że to jest nie wada, nie zaburzenie, tylko cecha, cecha często uwarunkowana genetycznie, w układzie neuronalnym, którą ma 15-20% społeczeństwa, słuchajcie, co piąta osoba. Więc wcale nie jest nas mało, ale jesteśmy często marginalizowani, bo jest moda na bycie silnym, ekstrawertycznym i tak dalej. I rzeczywiście często to, że my nie uczymy się poznawania świata i doświadczania świata w zgodzie ze sobą, czyli na przykład bardziej na spokojnie, z mniejszą ilością bodźców naraz, to często właśnie naraża nas na taką frustrację, na takie obuchem w głowę i totalne wycofanie, że świat jest nie dla mnie, ja nie chcę tego próbować, to mnie kosztuje za dużo, a tymczasem rzeczywiście możemy, a zaraz mi bateria padnie, możemy na spokojnie świat poznawać, doświadczać i dalej robić to z ciekawością. Słuchajcie, ciekawość, jeszcze raz tytuł poproszę, Wysoko wrażliwi, Elaine Aron. Ja o tym będę wam też mówiła. Wysoko wrażliwi. Poszło. Słuchajcie, no i ta ciekawość siebie i ciekawość przekłada się też na ciekawość swoich emocji i myśli. Bo ciekawość siebie to jest ciekawość tego naszego rdzenia tożsamości, ciekawość tego, kim właściwie ja bym się stała, gdybym miała absolutnie optymalne warunki rozwoju. Ale słuchajcie, optymalne to nie mówię tu o przekrzywieniu w drugą stronę typu nadopiekuńczość, posiadanie wszystkiego, bo my potrzebujemy pewnych stresów, niedogodności, by też pewnych rzeczy się uczyć. Mówię o optymalnych warunkach, że zakładając absolutnie optymalne warunki, kim ja bym się stała, czyli właśnie rozwijając swoje talenty, mając wsparcie w tym, co mnie kręci, mając warunki rozwijania pewnych rzeczy, mając bezpieczeństwo emocjonalne, mając zaspokojone te 5 potrzeb, o których rozmawiałyśmy, tak? Czyli dzięki temu też bardzo silne poczucie bezpieczeństwa, to kim ja jestem tak jakby z natury, tak? Czy konwalią, czy różą, o tym na pewno jeszcze będę mówiła. Co jest moją naturą, co jest mną, tak jakby już z założenia w tym nasionku, którym się pojawiłam, że tak powiem. I to jest jeden element ciekawości siebie, ale w ramach jeszcze tego zaciekawiania się, dochodzenia do tego rdzenia tożsamości, bo temat tożsamości to jest mój absolutny konik i jeśli was to interesuje, to o tym też mogę dużo mówić, to żeby też do tego docierać, potrzebujemy być zaciekawieni naszymi emocjami i myślami. Bo one potrzebują być uzdrowione, żeby mogły robić swoją robotę. Emocje wszystkie są dobre. One mogą być trudne,
lub przyjemniejsze w odczuwaniu, ale nie ma czegoś takiego jak emocje złe i dobre. Wszystkie emocje są dobre, wszystkie emocje adaptacyjnie pojawiają się w nas, by nam coś powiedzieć na temat naszych potrzeb, na temat naszej obecnej sytuacji, na temat naszej obecnej kondycji psychicznej, bo też nie zawsze się w kontakcie z jakimś wydarzeniem pojawi ta sama emocja, ten sam bodziec. 3 lata wcześniej może nas nie ruszyć, bo byliśmy w dobrej kondycji, teraz może nas sponiewierać totalnie, bo jesteśmy na przykład przemęczeni, osłabieni albo nie przepracowaliśmy czegoś sprzed roku i to wybuchło. Więc musimy być zaciekawieni emocjami, by zacząć z nimi dobrze pracować i by z nich wyciągać też ogromną wiedzę na temat tego, co się z nami dzieje, jak nam jest ze sobą i ze światem, czego potrzebujemy. I to rozwija odporność psychiczną i bez ciekawości my się na to zamkniemy. Jeżeli my nie jesteśmy ciekawi tego, co chce nam powiedzieć emocja, to my chcemy, żeby ona po prostu poszła w cholerę. Chcemy, żeby po prostu przeminęła albo żeby jej nie było, bo jest nam ciężko znieść cierpienie, które się z nią wiąże. Nie akceptujemy cierpienia, wróćcie do literki A, żeby się jeszcze raz zastanowić, czy akceptujecie cierpienie w swoim życiu. Nie akceptujemy też właśnie dyskomfortu związanego z emocją. Jeśli nie jesteśmy jej ciekawi, my ją po prostu wypieramy. My robimy z nią okropne rzeczy, w związku z czym ona nie robi dobrych rzeczy dla nas, które mogłaby zrobić, które powinna zrobić swoim przyjściem. Więc osoby odporne psychicznie są ciekawe swoich emocji i jednocześnie są ciekawe swoich myśli, ale też ta ciekawość pomaga im dystans do myśli zyskać, bo będąc ciekawym swoich myśli, my się z nimi nie utożsamiamy. I w terapii akceptacji i zaangażowania, o której będę Wam trąbiła, o której już Wam troszeczkę zaczęłam mówić, rozróżnia się dwa pojęcia. Tylko sobie zerknę, ile tu mam procent? Jeszcze 17, to jeszcze może zdążę. Rozróżnia się pojęcie tak zwanej fuzji i defuzji. I fuzję z myślami mamy wtedy, gdy my utożsamiamy się z naszymi myślami. Uważamy, że to, co myślimy, jest nami i nasze myśli są absolutną prawdą. A tak to nie działa, bo często nasze myśli są głosami z przeszłości, są głosami z zewnątrz, są zniekształcone, są zabarwione właśnie emocją, której na przykład nie słuchamy, więc ona też już niewłaściwie do nas mówi. Więc w terapii akceptacji i zaangażowania dba się o to, żeby dokonać defuzji poznawczej, czyli takiego wejścia w rolę właśnie obserwatora, który z ciekawością patrzy sobie na te myśli, też patrzy sobie na te uczucia, właściwie czuje je, ale też z nimi rozmawia, z pozycji obserwatora, z dystansem i z ciekawością. I traktuje myśli jako to, czym one są, mianowicie jako tylko i wyłącznie wytwór umysłu, słowa i obrazy, bo myśli nie są niczym innym. To są tylko słowa i obrazy wytworzone przez nasz umysł w wyniku różnych rzeczy. I my możemy z nich czerpać informacje, możemy wyciągać różne wnioski, podejmować decyzje, ale nie musimy robić tego z automatu i nie musimy absolutnie uważać, że my jesteśmy tymi myślami. Nie jesteśmy nimi. My jesteśmy czymś troszeczkę, jakby nie patrzeć ponad to. I ta ciekawość jest wykorzystywana na przykład w jednym z ćwiczeń, które teraz tytułem zakończenia chciałabym Wam podać, że jak mamy na przykład bardzo trudne myśli, na przykład kiedy włącza się nasz krytyk wewnętrzny, to relaksujemy się, zamykamy oczy i słyszymy te wszystkie myśli w głowie. A, jesteś beznadziejna, a na co ci to było, a to na pewno nie wypali, a ktoś tam zrobiłby to lepiej, a w ogóle co ty o sobie myślisz, że możesz to zrobić, tak? I my słyszymy te myśli, ale obserwujemy je po prostu właśnie jako takie chmury na niebie, tak? Które sobie przychodzą, troszeczkę nam zasłaniają słońce, są wytworem naszego umysłu i mówimy sobie, to ciekawe. To jest takie ćwiczenie z terapii ACT. Wiem, że nie każdy jest na to od razu otwarty i gotowy, ale to jest bardzo fajne ćwiczenie, bo my sobie po prostu tak obserwujemy. To ciekawe. Możemy też w tym ćwiczeniu powiedzieć, dziękuję ci umyśle za tą myśl. To ciekawe. I słuchajcie, my nie walczymy z tymi myślami, bo to nam zazwyczaj nie służy. Nie wypieramy tych myśli,
pozwalamy im być, my je akceptujemy. Ale zauważcie, że zaczynamy, spróbujcie sobie zrobić to ćwiczenie, zaczynamy obserwując te myśli, czuć w końcu, że ja faktycznie jestem kimś innym, bo przecież kim jest ten ktoś, kto właśnie te myśli sobie teraz obserwuje i się nimi zaciekawia? To jestem ja, czyli te myśli to nie jestem ja. Ja jestem kimś innym i też w tej terapii często się mówi, że ja jestem tym niebem, które zawsze jest błękitne. Czasem na nim się zbierają chmury gradowe, czasem jest ich tylko kilka, czasem jest tak ciemno, że nic nie widać, ale to niebo zawsze tam jest i ono zawsze jest samo w sobie błękitne. W związku z czym mamy taką przestrzeń, z której te myśli możemy z ciekawością obserwować i mówić sobie, to ciekawe i w pewnym momencie możemy stwierdzić, kurczę, to jest akurat faktycznie ciekawe, może ja powinnam wziąć to pod uwagę, może się nad tym zastanowię, ale to jest nasz wybór. I nie jest tak, że wszystko odrzucimy, że coś przeoczymy, wprost przeciwnie. My właśnie nie walczymy, nie wypieramy, my jeszcze bardziej się otwieramy na to, co się dzieje w naszym umyśle, ale jesteśmy w stanie z dystansu stwierdzić, o, to jest tekst mojej mamy z przeszłości, o, to mi zawsze mówiła pani od historii, o, a to jest, kurczę, strasznie ciekawe. Skąd to się wzięło? Skąd ta myśl? Może to jest moje? Może faktycznie warto się temu przyjrzeć? Ciekawość, Jezu. A wiecie, czego ja jestem najbardziej ciekawa? Cześć Moniko, koniecznie odsłuchaj. No koniecznie. Wiecie, czego ja jestem ciekawa? Waszych wrażeń. Waszych wrażeń przede wszystkim z tego eksperymentu, do którego was namawiam, nakłaniam. Jakbym mogła, to bym zmusiła, żebyście przez najbliższy tydzień do kolejnego live z maksymalnym zaciekawieniem poobserwowały siebie, ludzi, swoje myśli, swoje emocje. I cały czas nam tutaj pisały pod tym live wasze refleksje, wasze pytania, bo przecież do tego będziemy nawiązywały. Mogę do tego robić kolejne jakieś właśnie nagrania i odpowiedzi i wsparcie i cokolwiek będę w stanie dla was zrobić. Także umieram z ciekawości, naprawdę. Co wam to dało? Czy wam się dalej podoba ta forma? Czy czegoś więcej, czy czegoś mniej? Bo ja jestem niebem, więc ja się nie utożsamię z waszą krytyką. Ale z ogromnym zainteresowaniem się przyjrzę, bo może mogę coś robić lepiej. Zawsze można coś zrobić lepiej, tak? Kamila już pisze, że super to ćwiczenie. Właśnie brakowało mi takiego narzędzia do tego, co robić z tymi myślami, żeby nie przytłoczyły. Będę praktykować. Kamila, no to może się zainteresuj terapią akceptacji i zaangażowania. Jest obłędna. Też wam mogę polecić całe mnóstwo książek, bo w zeszłych 2-3 latach dosłownie mnóstwo ich wypłynęło i są bardzo dobrej jakości, z fajnymi ćwiczeniami, że naprawdę można dużo zrobić samemu. Marta na 100% zrobi eksperyment, Ola spróbuje, no działajcie dziewczyny, a ja uciekam, bo tam no, już 2 godzinki maleństwa z rodzicami, to już wykorzystałam na maksa, to teraz muszę iść mi zająć. Pa, 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 pa!